Witajcie, moi kochani. Dzisiaj gościmy w przepięknym, bajkowym ogrodzie u Magdy i Kamila. Witaj, Magda. Witam. Magda jest specjalistką od zdrowych, wspaniałych, genialnych octów. Mogę się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ od kilku dobrych lat kupuję te octy. Co my tutaj mamy? Oct z czerwonej porzeczki, z kwiatu kasztana, z kwiatu aksamitki, z truskawek i mięty. No po prostu nawet widzę, że jest z melisy, estragonu i piołunu. No to jest po prostu samo zdrowie. Opowiedz, Magda, jak ty się zainspirowałaś tym, żeby przygotowywać te cudowności? Znaczy, generalnie zaczęło się od zwykłego jabłkowego octu. Tak, no bo to jest taki klasyczny, najbardziej znany oct. Na nim się uczyłam, a potem trafiłam na taką stronę na Facebooku. Octy Lileusza się nazywa, bardzo polecam tą stronę. To jest pani, która ma bardzo duże doświadczenie. No i zobaczyłam, że oct można zrobić chyba ze wszystkiego. No więc poszła ciekawość. No i na początku próby, z czego to wyjdzie, czy wyjdzie, jakie wyjdzie. No tak poleciało. Już tak z 5 lat będzie. Powiedz mi, jaki jest sekret dobrego octu? Co tutaj, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby ten oct się udał? Czy to musi być tak jak w winie, na przykład jakaś odpowiednia jakość tego owocu, czy tam tego kwiatu? Czy na coś trzeba zwrócić uwagę? Czym ty się kierujesz na przykład? Bo widzę, że tutaj masz skarby ze swojego ogrodu. Tak. I jabłka, i pigwa. I teraz w przygotowaniu octu, czy po prostu korzystasz z dobrodziejstw, które ci daje ogród, czy jakoś specyficznie trzeba dobierać, wybierać te owoce? Nie, no na pewno, żeby nie było jakieś zepsute, prawda? Mhm. No, bo nie chcemy, robimy dla siebie. Tak. Więc ważne jest, żeby ten surowiec był, no, własny, no jeżeli ktoś ma, jesteśmy na spacerze, rośnie sobie nawłoć, powiedzmy, można ją zerwać, wiadomo, z czystego miejsca, w lesie, nie, przy drodze. Tak. No i to już jest świetny surowiec, tak? Można go wrzucić w słoik, zalać wodą z cukrem, no i tylko mieszać tak naprawdę i to się zrobi reszta samo. No, natura działa. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że to, moim zdaniem masz magiczną rękę, bo ja podchodziłam do octu i mieszałam, i robiłam, i on nie wychodził tak prosto. Dlatego dzisiaj chciałabym cię poprosić, żebyś powiedziała nam, jak wygląda taka procedura przygotowania takiego octu. Zacznijmy od tego jabłkowego, bo on jest najprostszy. Mm-hmm. Takie, wiesz, octy takie już skomplikowane, melisa, estragon, piołun, myślę, że to już jest troszeczkę wyższy level. Zacznijmy od czegoś prostego, od klasycznego octu jabłkowego. Mm-hmm. Jakie są proporcje i co jest nam potrzebne do jego wykonania? No, przede wszystkim słoik. Dobra, tym większy, tym w sumie wygodniej. Okej. Okay. Jabłuszka, no ja rwałam. Tak, Żeby nie musieć ich myć, ponieważ na skórce tak. Są drożdże. Naturalne. Takie naturalne, tak jak... i nie trzeba ich dodawać. Jeżeli ktoś ma sklepowe, można je wyszorować. Owszem, wtedy dodać drożdży winnych. Rozumiem. I ocet też powinien wyjść, aczkolwiek ja nigdy nie próbowałam. Nie próbowałam i nie powiem. No, kroimy sobie. Czyli masz swoje jabłuszko z ogrodu? Tak. Dobra. Nie umyte, ale zerwane z drzewa, żeby nie było ono... Niepryskane? Niepryskane, tak. Jasne. I kroimy sobie na kawałeczki. Dobra. Może wstanę? No pewnie. Rób tak, jak ci wygodnie. Mhm. A powiedz mi, Magda, co jest z tym gniazdem nasiennym? Wszystko leci. Zostawiamy? Aha, okej. Okay. Wszystko leci. Czyli nic się nie marnuje? Nie. Dobra, jeszcze podobno można, jeszcze nie próbowałam ostatnio czasu. Przyprowadzki mam mniej. Można z tej pulpy później zrobić musztardę. Wow! Ale tego jeszcze nie testowałam. Okej, to następnym razem. Jak przetestujesz, to mam nadzieję, że nas zaprosisz i będziemy mogli zobaczyć. Super. I powiedz mi teraz tak, do takiego słoja to jest chyba taki, nie wiem, 5-litrowy? Nie, chyba. Czy 3-litrowy? No dobra, 3-litrowy. Ile tych jabłuszek musimy wsypać? Tak, pół. Połowę słoja. Myślę, że tak pół to jest maks, nie? Tak 1/3 do połowy. Dobra, dobra. No to kroj sobie te jabłuszka. Okay. Ja wyczytałam, że ocet jabłkowy zawiera bardzo dużo enzymów, aminokwasów, pektyn, zawiera związki polifenolowe, zawiera witaminy z grupy B, beta-karoten, witaminę C, kwas foliowy, potas, żelazo, sód,
wapń, magnez, no po prostu to jest samo dobro, a tak naprawdę bardzo prosty przepis. Dzięki temu, że zachodzi proces fermentacji, jest to swego rodzaju wspornik dla naszych jelit, prawda? Także jest to rodzaj takiego zdrowego probiotyku, czyli i odporność, i skóra, moi drodzy, i paznokcie, i włosy. I to wszystko możemy sobie pięknie podkręcić bez sztucznej suplementacji takim specyfikiem. Tak. I co? I tyle jabłuszek wystarczy? Myślę, że tak. Myślę, no że dobra, i co teraz? Co tu mamy? W garze wodę, na każdy litr wody mamy 4 łyżki cukru. Okay. Im więcej cukru, tym ocet jest silniejszy. Aha. Przy 4 łyżkach wychodzi tak około 5%. On wtedy jest taki w sam raz, nie? Rozumiem. Taki jak pijesz. Czyli coś kiedyś pamiętam, ktoś mi mówił, jak robił wino, że cukier daje moc. I tutaj tak. To się to sprawdza. Tak, bo tu zachodzą te same w zasadzie procesy, co w winie, tylko zostawiamy to dłużej, bo najpierw zachodzi fermentacja alkoholowa. Tak. Robi się takie jakby wino, pachnie nam alkoholem i ona jest ta bardziej burzliwa, że nam wtedy buzuje ten ocet, tak. Robi się taki, pieni się dużo, trzeba go mieszać. Niektóre mogą uciec ze słoja. Aha. Tak, no szczególnie na Włoć, bo ona jeszcze tam się pieni dodatkowo, nie? Rozumiem. A potem zachodzi octowa, która jest spokojniejsza, i to już widzimy, że nam opada ten surowiec, bo najpierw pójdzie wszystko w górę, później to wszystko schodzi w dół, zaczyna się robić klarownie, czasem tworzy się matka octowa tak zwana, tak. Taka gruba, galaretowata skórka i jak Rozumiem. Widzimy, że ona jest, to nie musimy ich mieszać, tych octów, ponieważ ona dba o to, żeby wszystko było przykryte. Pięknie. I ocet nam nie spleśnieje. Nie? Aha. Dlatego czyli samo dobro, broń Boże, nie ściągać tego. Nie, ona jest też zdrowa. Mówi się, że warto, niektórzy mówią, że warto ją nawet ususzyć i gdzieś tam spożywać i tak dalej. Aha. Nie próbowałam, daję pod kompost, pod roślinki, gdzieś tam. Żeby fajnie rosło. No, dokładnie. Okay. Czyli na litr wody 4 łyżki, ale łyżki, duże łyżki, nie tak, łyżeczki. 4 łyżki cukru. Płaskie, czubate? Ja daję czubate. Czubate, dobra. I teraz te jabłka mamy pokrojone. Tak. Dobra. Zalewamy, zawsze zostawiając troszeczkę na tą fermentację alkoholową. Że jak nam będzie buzowało, żeby tak, nam się nie wylewało. Żeby od razu nie uciekało, dokładnie. Jasne. Nie? No dobra. Powiedz mi jedną rzecz, Magda. Czy ty te octy trzymasz gdzieś w cieniu? Czy one są na słońcu właśnie powinny stać? Czy znaczy ocet lubi ciepło, nie? Ciepło? Znaczy nie jakieś super czyli ciepło. Czyli tak jak winko. Tak. Ale w zimnym no, będzie pracował zdecydowanie wolniej, będzie gorzej pracował. No tak, no bo te drożdże wtedy mają fajną temperaturę, plus cukier, pożywka i sobie fajnie pracują. Tak. No i no, ja lubię w lato robić octy, no bo jest cieplutko i sobie stoją w domku i tam i tylko pięknie je mieszam. Buzują. No właśnie, a propos tego mieszania, powiedz bardzo cię proszę, dzisiaj zalejemy je wodą, ile to ma stać i jak to trzeba mieszać? Tak. Miesiąc to jest minimum, uważam, na ocet, bo on lubi czas mieszać, no różnie, zalecają codziennie. Szczerze powiedziawszy, ja tego codziennie nie robię. Nie ma na to czasu. Nie ma. No. Ja tego nie robię codziennie, robię to raz na kilka dni. Tak. Jak widzę, że gdzieś tam już za długo, albo mi się przypomni, że za długo, no to wpadnę, żeby to się po prostu zanurzyło z powrotem w płynienie i żeby nie pleśniało od wierzchu, no bo wtedy jest do wyrzucenia, wiadomo. Nie? A powiedz mi, mieszasz, bo tu widzę drewnianą łyżkę. Czy to jest ważne? Czy to ma być plastikowa, drewniana, metalowa? Czy to po prostu nie ma większego znaczenia? Myślę, że nie ma, chociaż ja używam drewno. Aha, jakoś chyba z sentymentu. Naturalnie. Jasne. Czyli dobra, i teraz tak, zalejemy to wodą, postawisz to w domu w ciepełku i co, i tak naprawdę już od jutra powinnaś to mieszać, czy po tym miesiącu? Nie, codziennie, niemal codziennie. Od początku? Znaczy, tak, od początku. Rozumiem. Niemal codziennie. Jak surowiec już opada, to można zostawić jeszcze ten ocet troszeczkę i wtedy on tak jakby dojdzie, mówią, dojrzeje, że oddycha, o w ten sposób Rozumiem. To nazywają. Robi się jeszcze klarowniejszy. I wtedy już nie trzeba mieszać, bo surowiec już, wiadomo, jest na dnie, nie? No i dobrze. I teraz mówisz, że co? Że miesiąc czasu on stoi, ty go sobie w międzyczasie mieszasz, on tam sobie pracuje, dojrzewa. I co dalej? Cedzę. Cedzisz po prostu? Przez siteczko? Przez, nie, mam takie coś. To jest filtr mleczarski. Aha. Używam tego do przykrywania, bo muszki owocówki to są no takie właśnie. Takie zołzy, że tak powiem, że one czyli wszędzie czyli nie zakrywasz wlezą. Tego nie, on potrzebuje pokrywką. Powietrza. Do pracy potrzebuje też powietrza, więc zakrywam czymś takim, no i później wlejek. Gumeczka? Gumeczka, wlejek, wkładam taki też filtr, oczywiście świeży, bo ten się ukurzył. No na pewno. Tak dalej. A powiedz mi, gdzie to można kupić?
Ja kupuję na Allegro. Aha, filtry normalnie leczarskie kupuję. Aha, filtr leczarski, super, dobra. No różne, różne rozmiary są mniejsze, większe. No tak, no bo im większy słoik, tym fajniej, żeby to było szczelne, prawda? Wystarczy też sam ręcznik papierowy do przykrycia, to nie musi być coś takiego, nie? Aha. Ja mam, bo cedzę, no trochę tego robię, więc czyli, ale ułatwiłam potem sobie życie, że tak powiem. No pewnie, ale powiedz mi potem, jak cedzisz, to w jaki sposób cedzisz? To kładziesz na sitko, czy... Nie, biorę lejek. Okej. Okay. Aha, i do lejka wkładasz. Mhm. Rozumiem. I przelewasz. Składam sobie w ten sposób. I wlejek, i przelewasz, okej. Okay. Aha, a to, co zostaje, mówisz jako kompost do ogrodu. Tak. Rewelacja. No. Jako kompost, no ewentualnie mówię, jak zrobię musztardę. Czyli tutaj no mamy jabłuszka, woda z cukrem. Powiedz mi, ta woda jest zimna? Ona jest letnia? Zimna. Zimna. Jest wystudzona. Woda jest filtrowana z dzbanka, typowo tego takiego... Filtracyjnego? Tak. Jasne. Ona jest, ale ona nie jest przygotowana. Może być. Ale nie musi. Nie jest to konieczne. Czyli zimna woda, sfiltrowana, na litr wody 4 łyżki cukru, czubate, tak. 3 takie duże jabłucha z ogrodu, nieumyte, zalewamy wodą, zostawiamy miejsce, cześć pioseczku, zostawiamy miejsce na fermentację, przykrywamy, przepraszam, przypomnij mi. Filtr mleczarski. Filtrem mleczarskim, gumeczka i po miesiącu powinniśmy mieć ocet jabłkowy? W międzyczasie mieszamy, tak. No to rewelacja. Będzie. I powiedz mi tylko jeszcze teraz do tego przepisu na ocet jabłkowy. Czy on, że tak powiem, jest do powielenia względem tych wszystkich tutaj cudów, tak, które mamy? To jest jeden uniwersalny przepis na wszystko, tylko zmienia nam się surowiec. Do kwiatów aksamitki często dodaję tam jedno jabłko dla tych drożdży, żeby być pewną, że ta fermentacja fajnie popracuje, jasne. Żeby przeszło, ale generalnie ze wszystkiego można zrobić ocet. I no bo widzę z czerwonej porzeczki, no zobaczcie, jaki on ma kolor, on jest po prostu rubinowy, piękny, klarowny, nic tutaj, nie ma żadnych farfocli, nic w nim nie pływa, no bo tak jak mówiłaś, przecedziłaś to, ale no różne są te octy i te naprawdę są cudowne, one są wyważone w smaku, mają odpowiednią kwaśność, co jest ważne. Średnio taka łyżka octu, moi drodzy, ma około 3 kalorii, więc to jest bardzo niskokaloryczne. Obniża poziom cholesterolu, obniża poziom cukru we krwi, a nawet czytałam badania naukowe, że ocet jabłkowy spożywany w posiłku zmniejsza wchłanianie węglowodanów i tłuszczy i właśnie przyspiesza też tempo przemiany materii i jeszcze wpływa nie tylko na nasze włosy, skórę, paznokcie, na nasz przepiękny wygląd, samopoczucie, ale także wspomaga proces odchudzania. Słuchajcie, moi drodzy, mamy przepis na ocet, prosty myślę, ale to, co jest proste, to na ogół jak jest nieprzekombinowane, to świetnie się sprawdza. Sami widzicie, jakie cuda można tutaj osiągnąć. Powiedz mi, Magda, czy te octy od Ciebie można gdzieś zakupić? U mnie. No, czyli możemy podlinkować po prostu, że tak powiem, do Ciebie kontakt? Tak, myślę, że tak, na spokojnie. Podlinkujemy kontakt tutaj do Magdy, która jest specjalistką od rewelacyjnych octów. Ci, którzy nie dadzą rady, tutaj piesek nam... Snopi. Przed reakcję. Ci, którzy, że tak powiem, sami nie czują się na siłach, mogą od Magdy kupić świetny ocet. Ja dzisiaj na pewno wyjdę z kilkoma octami. Ci, którzy chcą popróbować własnych sił, Magda podzieliła się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. Także dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Próbujcie działać z octami, bo one są szalenie zdrowe. I jeszcze czytałam, że nie tylko są zdrowe i odchudzające, ale jeszcze potrafią w fajny sposób działać przeciwnowotworowo. A wiadomo, że nowotwory jest to choroba praktycznie już cywilizacyjna. Tak. Także moi drodzy, korzystajmy ze zdrowych octów i bądźmy zdrowi. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do miłego zobaczenia. Pa!